Społecznicy z Piekar Śląskich rozpoczęli zbiórkę artykułów dla ochronki prowadzonej przez siostry zakonne. Budynek przy ulicy Ficka, w którym mieści się ochronka, pod koniec września został zniszczony przez pożar. 1/3 powierzchni poddasza tego budynku była objęta pożarem. Z obydwu stron budynku wydobywały się już płomienie, od strony wschodniej jak i zachodniej, więc sytuacja była już dosyć mocno rozwinięta. Ochronka była miejscem dla dzieci z trudnych rodzin i ludzi w potrzebie. Po pożarze budynku rozpoczęła się zbiórka na jego odbudowę, ale wyposażenie znajdujące się w środku przepadło bezpowrotnie. Przychodzą, otrzymują posiłek, jakieś potrzebne rzeczy, przybory szkolne, mogą odrobić lekcje, bawią się tutaj, mamy do dyspozycji plac zabaw, boisko. To nie pierwszy raz, kiedy społeczna piekarska inicjatywa organizuje zbiórkę na rzecz ochronki. Jednak ze względu na szkody po pożarze sytuacja jest wyjątkowa. W tym roku jest szczególna potrzeba tego, żeby tych rzeczy było jak najwięcej. No, są to żywność, chemia, są to ubrania, tak, jakieś skarpety. Zależy nam na tym, żeby te ubrania były nowe, albo przynajmniej w jak najlepszym po prostu stopniu zadbane, tak? No bo jednak jakby nie było, no tych ubrań każdy robi porządki na zimę, w różnych, przeróżnych formach do nas docierają, więc żeby po prostu ograniczyć ten czas poświęcony na tą segregację tych ubrań, zależy na tym, żeby te ubrania były nowe. Zbiórka trwa do 10 grudnia. Dary można zanosić do sklepu MMS przy ulicy Wyszyńskiego 46 w Piekarach Śląskich.